Cześć, jak widzicie po tytule, dziś przychodzę do Was z takim ekspresowym ciastem ucieranym na wiosnę, na lato, na taką letnią imprezkę, na grilla z rabarbarem. Ja akurat osobiście rabarbaru nie lubię, ale ja wiem, że jest bardzo dużo osób, które lubi, a moja mama uwielbia i dla niej postanowiłam upiec to ciasto, a Wam przy okazji pokazać, jak je robię. Na początku potrzebujemy rabarbar, ja sobie właśnie przyniosłam z ogródka świeżo zerwany i umyty. Najpierw go muszę oczyścić i... Muszę go oczyścić i pokroić w kawałki i jak pokroję, zaraz do Was wtedy wrócę. Tutaj w miejsce mam już pokrojony rabarbar, taką średnią, drobną kostkę, nie bardzo drobną, nie bardzo grubą. I teraz to trzeba zasypać cukrem. Nie wiem ile. Każdy po uważaniu. Jeśli ktoś lubi bardziej kwaśne, to mniej. Jeśli ktoś lubi mniej kwaśne, to więcej. Ja tak średnio, może 4 łyżki, bo moja mama lubi kwaśne. I odłożę na bok. Możecie już włączyć piekarnik na 180 stopni, grzanie góra-dół i przygotować sobie blachę. Ja tutaj mam tortownicę, która jest chyba 28 cm i wyłożyłam ją papierem do pieczenia. I teraz możecie wziąć ręczny mikser, albo jak macie robot, to możecie wziąć robotę, Was przesunę tutaj. Nie wiem. Tutaj w miejsce mam już pokrojony rabarbar, taką średnią, drobną kostkę, nie bardzo drobną, nie bardzo grubą. I teraz to trzeba zasypać cukrem. Nie wiem ile. Każdy po uważaniu. Jeśli ktoś lubi bardziej kwaśne, to mniej. Jeśli ktoś lubi mniej kwaśne, to więcej. Ja tak średnio, może 4 łyżki, bo moja mama lubi kwaśne. To zasypię cukrem i odłożę na bok. Możecie już włączyć piekarnik na 180 stopni, grzanie góra-dół i przygotować sobie blachę. Ja tutaj mam tortownicę, która jest chyba 28 cm i wyłożyłam ją papierem do pieczenia. I teraz możecie wziąć ręczny mikser, albo jak macie robot, to możecie wziąć robotę, Was przesunę tutaj. W misie miksera mam przygotowaną kostkę margaryny 25 deko. Dodaję teraz do niej jeden cukier waniliowy. I zaczynam delikatnie ucierać. Tutaj mam przygotowaną szklankę cukru. Oczywiście całą gramaturę będziecie mieć w opisie tego filmu. Oj, tutaj ten kabel widać nieładnie, nieładnie. Tutaj myślę, że będzie lepiej. Zaczynamy ucieranie. Powoli dosypujemy cukier. W międzyczasie mam przygotowane dwie szklanki mąki. To jest około 35 deko. Tutaj bardzo Wam polecam taką miarkę z Acciona. To jest taki komplet trzech sztuk. Tak więc możecie tutaj mieć na mililitry. Tak jak szklanka ma 250 ml, to dwie szklanki, wiecie, że tu jest 500 ml i tutaj macie dzięki temu świetnie odmierzone 500 ml, to jest akurat 35 deko mąki. I tak samo z drugiej strony możecie odmierzyć cukier. Jeśli nie macie wagi, taka miarka jest bardzo, bardzo pomocna. Tutaj mam przygotowaną miskę z sitkiem i przesieję mąkę. Gdy margarynę z cukrem mamy ubitą do białości, to zbieramy te boki. W przypadku chyba miksera ręcznego tego nie trzeba robić. I teraz mam przygotowane 4 jajka. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy są świeże. I delikatnie zaczynam ucierać i dodawać po jednym jajku. Ja sobie na chwilę wyłączę, podniosę i zbiorę te boki, żeby ładnie mi wszystko się utarło.
moja margaryna nie była taka do końca super miękka i przez to te boki mi się zbierają. Niby ją wczoraj wyciągnęłam, ale nie było za ciepło. Noc była dość zimna. O, i ucieramy jeszcze przez chwilę. Masę z jajkami mamy ubitą. Teraz tutaj mam przysianą mąkę i proszek do pieczenia. Dodaję jedną czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia. I ciutkę. Mieszam to razem. I podczas ucierania będę dawać po łyżce mąki. Zaraz wam pokażę jak, co i jak. Kochani, jeśli tak jak w moim przypadku ciasto wydaje wam się za gęste, a moim zdaniem jest za gęste, możemy dolać mleka. Nie wiem, przygotuję sobie szklankę mleka. To się mi nie zmarnuje, bo za chwilę będę robić też dla was co innego, więc to mleko mi się nie zmarnuje. I na zmianę mleko i mąkę. Teraz to rozchlapamy. Weszło mi, a ja wiem, około 150 ml mleka. Wracam do was. Troszeczkę trzeba posprzątać. Ja tak nie lubię, żeby było wszystko rozchlapane. Masa jest gotowa. Przekładamy ją teraz do formy. Tutaj mam szpatułkę silikonową. Możemy ją tak w sumie namoczyć zimną wodą. Ciasto się nie będzie przyklejać. Przekładamy ciasto do formy. Wyrównujemy. Aj, a to jak ja nie ubiewam, jak ja nie upapram kuchni, to jest święto. Wszystko zawsze dziewczyny jak pieką, tak wszystko wyczyszczone, tak wszystko pięknie, a ja tu co? A żebyście widzieli to dobrze. Tak, tak, tak. Ciasto mamy wyrównane. Wiecie co, ten rabarbar puścił sok, trzeba go odsączyć na sitku. Odsączę na sitku, bo jeśli ta woda dostanie się do ciasta, no to będziemy mieć zakalec. I ja bym zrobiła jeszcze jeden myk, wam powiem. Tutaj mam ten rabarbar odsączony. Wezmę mąkę, łyżkę mąki, opruszę ten rabarbar i wezmę pół łyżki brązowego cukru i razem to mieszę. Nawet troszkę więcej mąki. Tak, dwie łyżki. I teraz ten rabarbar wrzucamy do ciasta. Tutaj mam owoce wciśnięte w ciasto. Piekarnik mam nagrzany, tak jak mówiłam, do 180 stopni. Widzicie to, co się tu popram, to się popram. I troszeczkę jeszcze posypię brązowym cukrem. Wtedy on się tak fajnie skarmelizuje i będzie troszeczkę chrupiał. Będzie chrupiał? Chrupnie pod zębem, ale będzie chrupiał? Wymyśliłam nowe słowo? Do piekarnika. Pieczemy do suchego patyczka i ja wam powiem na końcu filmu, ile to było w moim przypadku.
wyciągam z piekarnika. Moje ciasto w piekarniku potrzebowało, powiem Wam szczerze, 50 minut. Wyciągam je z piekarnika na stół. Tu mam deskę przygotowaną. I do suchego patyczka je piekłam. Tak to się prezentuje. Jeśli się, jak się ostudzi, to Wam jeszcze pokażę dokładnie z drugiego aparatu. Teraz nagrywam telefonem, żebyście właśnie zobaczyli to dokładnie. Ciasto jest gotowe, suche w środku. I tak jak mówiłam, 180 stopni potrzebowało 50 minut. Po wyciągnięciu z formy ciasto wygląda tak. Teraz sobie schnie na kratce. Ta kratka jest z Lidla. Jeśli ktoś by pytał, pojawia się często przy świętach. I później, jak już Wam pokażę, efekt końcowy, jak już będę posypywać cukrem pudrem, można to polać lukrem, ale moja mama lukru nie lubi. Tak jak mówię, ja tego ciasta jeść nie będę, posypię cukrem pudrem, bo moja mama cukrem pudrem lubi posypane. Tak wygląda aktualizacja po pół godzinie, jak wyciągnęłam z formy. Ciasto posypane cukrem pudrem wygląda tak, ono jest już całkowicie wystudzone i postanowiłam tak zawieźć mamie, nie będę ściągać tego papieru, po prostu tak je zawiozę i jak mama otworzy w domu, to Wam pokażę środek, a jak nie, to zostawię mamie takie, jakie jest. Bardzo serdecznie Was zapraszam do upieczenia i jeśli macie ochotę się podzielić z tym ze mną na Instagramie, to poproszę o zdjęcie na priv albo zróbmy sobie nowy hashtag gotuję z Kamilą. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i do następnego. Cześć!